Kiszczak, pytany o okres Arłamowa, stwierdził wprost: MSW, kierowane przeze mnie, odmówiło zapłacenia rachunku z Arłamów. To zostało zapłacone z funduszu Urzędu Rady Ministrów po osobistej decyzji Wojciecha Jaruzelskiego, ponieważ ja nie mogłem płacić za te wszystkie koniaki i te wszystkie inne pozycje, które tam się znalazły. Witek mówi oczywiście o kwestii internowania Wałęsy w Arłamowie, kiedy wypił wszystko, co było możliwe do wypicia w całej okolicy.